Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 13 werset. Cóż za irytująca sytuacja. Dodatkowo w pierwszym dniu urlopu, gdy wreszcie znaleźliśmy sklep, żeby zrobić zakupy, gdy wyszliśmy ze sklepu za wycieraczką stojącego na parkingu auta, zauważyłem kawałek papieru. Okazało się, że zapomniałem zapłacić 1 zł za parking, a teraz otrzymałem wezwanie od administratora obiektu do zapłaty 100 zł. Naprawdę bardzo irytująca sprawa, jak na sam początek urlopu. Przecież za te pieniądze byłoby można kupić dla całej rodziny choćby porządne lody lub nawet coś innego. Najbardziej bolesne było jednak to, że wiedziałem o konieczności zapłaty za postój. Jednak na skutek roztargnienia i ogólnego zamieszania zapomniałem o tym obowiązku. Niestety był to mój błąd. Kiedyś w wieczności będzie płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ ludzie, którzy znają się w tym miejscu, znajdą się w tym miejscu, będą musieli dogłębnie odczuć, że z własnej winy nie uporządkowali swojej relacji z Bogiem i tym samym doprowadzili do największego zaniedbania w swoim życiu. Ludzie, którzy znajdą się w miejscu wiecznego potępienia, to ci, którzy nie uznali w swoim ziemskim życiu za ważne, aby zainteresować się zbawieniem. Może niektórzy słyszeli w życiu o tym, ale z czasem zapomnieli. Innych to nie interesowało, a pozostali po prostu nie chcieli o tym słyszeć. Taka postawa będzie miała wieczne i nieodwracalne następstwa. Moje urlopowe przewinienie było niewielkie. Więcej kosztowało mnie nerwów, niż było ono warte. Bo owszem, mandat obciążył urlopowy budżet, ale przecież dało się to przeżyć. Jednak przegapić wieczność to coś o wiele poważniejszego. I żadne słowa nie są w stanie tego wyrazić. Najważniejszą kwestią jest posiąść pewność zbawienia podczas swego życia na ziemi. Ponieważ po śmierci człowiek nie zmieni już swego losu, na wszystko będzie już za późno. Jeśli przez wiarę w Pana Jezusa nie uporządkował swego życia z Bogiem, to w wieczności będzie za późno, żeby to zrobić. Udziałem takiego człowieka będzie wieczne potępienie, straszna kara, która nie będzie miała końca. A jednak Bóg nie ma upodobania w zgubie grzesznika. Bóg nie chce, abyśmy żyli bez Niego i poszli na zatracenie. Dlatego wzywa nas dzisiaj: zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Jedynie w Panu Jezusie Chrystusie jest dla nas zbawienie. Jeśli chcemy naprawdę żyć wiecznie z Bogiem, musimy otworzyć się na Jego głos. Przyjmijmy więc jeszcze dziś zbawienie oferowane nam przez Boga. Porównaj Ezechiela 33 rozdział 11 werset.